dużo się kłócimy, prawda, Karol? No, Poli się tak wydaje, że się dużo kłócimy. No. Ja uważam, jak na dwójkę osób, która spędza ze sobą cały czas przez ostatnie 3 lata, to nie kłócimy się aż tak dużo. Jedzenie. Zawsze lubimy to samo jedzenie. I lubisz to, co ja robię, i ja lubię to, co ty robisz. To prawda, ale ja się nie zgadzam, że się dużo kłócimy. Kłócimy się tyle, ile ludzie, którzy pracują razem albo budują związek. Albo się bardzo kochają. To mniej więcej, to myślę, że po prostu sukces jest taki, że cały czas pracujemy nad tym, żeby się dobrze razem ze sobą czuć i dlatego to jakoś wychodzi. Jest tak, że na przykład w Niemczech teraz mamy bookera, który chce z nami pracować. Też, znaczy w ogóle jesteśmy teraz zaproszeni na różne festiwale i w Niemczech, i w Anglii. W Wiedniu. W Wiedniu też. To trochę się tak przerabia na więcej, nie wiem, po prostu więcej osób o nas słyszy i chcą, żebyśmy grali u nich na festiwalach na przykład, ale to nie jest tak, że od razu się otwiera szampan i podpisujemy kontrakty jakieś wielkie. To tak też nie wygląda, ale na pewno to nam pomogło. Ja myślę, że ludzie tak myślą, że to może tak wyglądać, jak mówiłaś, z szampanem, ale tak naprawdę po prostu dzięki tym festiwalom, o których mówisz, i showcase'ach, i tym różnym programom, jest tak, że zaczynasz być na równi z tymi zespołami za granicę tam. I to jest tak, to już jest naprawdę dużo, że polski zespół jeździ i konkuruje tam z tymi zespołami, które są i naprawdę na równych prawach po prostu. I wiadomo, że to są setki, tysiące zespołów i to jeszcze nie jest, że jesteś Coldplayem albo nie wiem kim od razu, tylko po prostu jesteś gdzieś na tym rynku też i jakby jakąś małą publikę swoją masz na początku i tak to wygląda, taka dobra muzyczna rzeczywistość. My chyba w ogóle nie czujemy jakiejś presji w ogóle, w sensie, że robimy to, na co mamy ochotę. Jak chcemy grać w duecie, to gramy w duecie. Jak mamy ochotę grać z większą ilością osób, naszymi przyjaciółmi, to gramy z przyjaciółmi. Jak mamy ochotę nagrywać płytę i mamy na to siłę, to ją nagrywamy. I cały czas nam się dobrze pisze muzykę wspólnie i to jest najważniejsze. I dopóki tak będzie, to będziemy różne rzeczy nagrywali. I to presji jakiejś chyba nie czuliśmy. Też nie czuliśmy, wiadomo, że jakaś część dziennikarzy nas zobaczyła i branży, ale to nie jest tak, że cała Polska nagle się zachwyciła Paulo i Karolem. Może gdyby tak było, to byśmy czuli jakąś presję, ale to nie jest, że te 39-40 milionów Polaków na nas patrzy, nie? To są naprawdę jakieś takie środowiska, które nas patrzą i środowiska są różne i cieszymy się bardzo, że to środowisko nas zaakceptowało i jakoś doceniło. Świetnych fanów w ogóle, bardzo wszyscy, ci, którzy jakoś się interesują nami, to bardzo nas wspierają i piszą nam bardzo pozytywne maile. To dla mnie to jest najważniejsze, co ktoś powie, że im się nie podoba, to no nie wiem, im się nie podoba, to co możemy na to zrobić? To jest nasz drugi raz, graliśmy na Young Talent Stage 2 lata temu. Tak. I no, a w tym roku gramy, wiesz, o super czasie, 12:30 tutaj na World Stage po znakomitych DJ-ach. Musimy iść. Właśnie, to jest mniej więcej za 15 minut. Tak, dokładnie. Więc to są, tym razem jest na pewno bardziej intensywne to doświadczenie niż wtedy było, chociaż już wtedy było dla nas jakoś tam ważne. Ale ja też szczerze powiem, że to nie jest mój ulubiony festiwal i w ogóle takie festiwale tego typu, nie mówię tylko o openerze, tego typu, gdzie się zalicza jakiś zespół, bo trzeba być w jakimś czasie, to dla mnie to nie jest jakąś celebracją lata i świętowania tego, że jesteśmy razem pod słońcem i słuchamy muzyki. To trochę jest sprzeczne bardzo z tym i w tym mam problem. Jest nacisk na komercję i na picie dużo i ja mam z tym problem. I to nie jest tylko ten festiwal, to są wszystkie te festiwale tego typu. To jest to moje. Ja z kolei bardzo lubię, mam sentyment do tego festiwalu. Zawsze jeździłem na niego i może rzeczywiście jest tak, jak Paula mówi, ale my jakoś z przyjaciółmi od lat jeździmy i też dla mnie jest to może bardziej wyjątkowe, dlatego.